Niech te urocze ujęcia nikogo nie zmylą, bo to nie była turystyczna wyprawa po najpiękniejszych miejscach Ameryki Południowej, choć były takie momenty, że czuliśmy się jak w raju. Patrząc na te uśmiechnięte, wypoczęte buźki moczące się w tej ciepłej wodzie, pewnie nikt mi nie uwierzy, że tak naprawdę to była zaskakująco najtrudniejsza, najbardziej wymagająca wyprawa, na jakiej byłem. Pewnie normalnie to bym zrobił taki dramatyczny początek o tym, jak walczymy z przeciwnościami losu, z awariami. Po to, żeby zbudować napięcie, czy udało nam się bezpiecznie dotrzeć do miejsca docelowego. Nawet jak będzie jedno auto, a mają dwa kałachy, rozprują was. No ale nie będę tak ściemniał, bo rzeczywiście były takie problemy, ale one tak naprawdę nie były najważniejsze. Ale odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę nas wykończyło, znajdziecie w tym filmie. Dopadły nas słabości, ale nie moralne, bo każdy chce, tylko musi umieć wystarczy. Pięknie! Pięknie się robi! O, brawo, Wim! Szacunek za to, to... Tak wyglądał optymistyczny początek w Urugwaju, w mieście Montevideo, gdzie udało się praktycznie bez problemów odebrać samochody. No Wojtek trochę marudził, że parę godzin spędził na odprawie celnej. Wychodzą, mówi, że za 5 minut przyjdzie i poszedł i obsługuje tą Amerykankę i odprawia jej samochód. A my siedzimy. No i przyszedł za godzinę, mówi, że no już jest, nie? Akurat ja wylądowałem w toalecie na dłuższy pobyt i muszą wsiąść i siedzieć. Jeszcze jeden lot na miejscu, tak? Tak. Jak widać, ekipa jest świetnie przygotowana, wypoczęta, nie ma żadnych kontuzji. Pozdrawiamy lekarza Marcina, który powiedział, że z ortezą i rozwalonym kolanem nie powinien nigdzie jechać. A podkułem się troszeczkę na schodach, ale mam fantastycznego pana doktora, który szybko mnie zaoperował, wyleczył i miałem ortezę większą, teraz mam mniejszą i w ogóle mnie prawie nie boli. Jak zareagował, jak mu powiedziałeś, że wyjeżdżasz? Ucieszył się, bo wiedział, że będę się dbał o kolano. I dbam. Tak właśnie wyglądała mniej więcej nasza trasa, czyli przejeżdżamy, jak widać, całkiem spory odcinek tego kontynentu. Może ta odległość nie robi wrażenia, bo zdarzały się dłuższe odcinki do przejechania, ale tym razem naprawdę mieliśmy bardzo napięty grafik i czas jest powodem wszystkich problemów i stresu, bo musieliśmy dotrzeć do portu w Kolumbii, gdzie te samochody miały być zapakowane na kontener. Mieliśmy też już wykupione bilety lotnicze na określony dzień, więc nie można było się po prostu spóźnić, bo byłyby to kolejne koszty. Tam jeszcze się w kadrze, bo trochę spuchłem. Daję radę? Weź trochę, Adam, trochę na Pawła najedź, żeby było kulturalnie. Jak? Na Pawła, nie no, ty jesteś bezczelny, wiesz? Słuchajcie, jeszcze raz. Chciałbym, że razem wyjeżdżamy w dziewięciu wracamy, wszyscy wracają do domu, są szczęśliwi. Nasze rodziny są zadowolone, nic się nikomu nie dzieje. Jeszcze wcześniej odbyła się bardzo ważna część tej podróży, czyli losowanie, kto z kim jedzie. Jest to bardzo dobry pomysł, żeby nie tworzyły się jakieś grupy ludzi, którzy bardziej wolą ze sobą przebywać, a niektórzy ze sobą nie chcą przebywać. Także o tym wszystkim decyduje właśnie ślepy los. Przykro, miałeś szansę. Śmieszna sprawa jest taka, że Marcin z Szymonem jeszcze nigdy razem nie jechali w samochodach. Następnym razem los będzie przychylniejszy. Los coś mniej więcej od nas. I tym razem oczywiście tak było, także pewna tradycja powstała. Tym razem jedziemy dwoma Toyotami. Dlaczego? No bo po prostu taniej. Dwie Toyoty bez problemu wejdą do dużego kontenera. Teraz pokażę ujęcia z Polski, gdzie były pakowane. No i wysyłka tych aut i transport morski jest przez to o wiele tańsza, bo płaci się za jeden cały kontener. A trzecia Toyota no niestety by się nie zmieściła. Więc żeby obciąć koszty, które i tak są wysokie, bo taki transport morski do Ameryki kosztował ponad 30 tysięcy, zdecydowaliśmy się na to, że jeździmy dwoma samochodami. Szukam kroksów, ale to jest chyba... Albo ich nie wziąłem, albo są ukryte w miejscu mi nieznanym. Już jestem w dnie torby i dalej ich nie mam. A jak nóżka? Wyspałeś się? I nóżka dobra? Wszystko? A, tyle o ile. Ale możesz wchodzić do namiotu, się nic nie dzieje złego. Tak. I wygodnie jest. I to jest dobre ćwiczenie. Doktor by mnie pochwalił. Umiem chodzić jak w cyrku małpa.
W większości krajów Ameryki Południowej jakby podstawowym językiem jest język hiszpański. Tutaj, uwaga, mieliśmy swoją tajną broń, bo Marcin i Szymon znali hiszpański. No fakt, że uczyli się go jakby dla siebie, bo mają tam jakieś biznesy w Hiszpanii, ale naprawdę bez tego to bylibyśmy, no nie powiem gdzie. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día y buen viaje. Buen día. Gracias. Hasta luego. A jak się pomylę i głupio wyjdzie, że nie umiem nic? Ale masz prawo się pomylić, ale jesteś uczę. Translatorem jesteś. Tak, chodzącym. I Parilla. Parilla Grill, La Rotonda przy rondzie. Czarnuję persona. A tenemos una persona, que es el dueño de canal de YouTube. No, oni tylko z Buenos Aires tutaj przyjechali do takiego Fiambre czy coś, co się chodzi po górach i mają tylko tydzień i sobie czasem gdzieś wyjeżdżają. Po prostu na tydzień, jak mają czas. A jak zareagowali na nas? Nie, że to się nie da, nie dzieje, że to niemożliwe jest. Tak? No bo myśleli, że my cały czas podróżujemy. Jak się dowiedzieli, że te samochody pływają, a my dolatujemy, no to tak stwierdzili, że dziwna sprawa, ale z czasem się oswoili i zaczęli zadawać pytania, gdzie śpimy i jak w pięciu się jedzie w środku i... No, chcieli się dowiedzieć, no. Jest coś takiego w tych ludziach, co podróżują, że są ciekawi tych innych ludzi, co podróżują. Oczywiście, jeżeli akurat nie było Szymona czy Marcina, to trzeba było próbować dogadać się po angielsku, na migi, rysując coś. No, używaliśmy też Google Translatora, ale z tym translatorem trzeba uważać, bo jakby on nieraz coś źle wyłapuje i później właśnie jest takie tłumaczenie, które teraz pokażę na ekranie. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Ci, co nie znali hiszpańskiego, bardzo szybko nauczyli się wymawiać słowo, które oznacza toalety. I tak naprawdę chyba to było najczęściej używane słowo, jeśli chodzi o język hiszpański. Ekologia, odsysanie brudnej wody. Myślisz, że ma wszystkie pozwolenia na prowadzenie takiej działalności gospodarczej? Ma pozwolenie na podłączenie węża. Dobrze, że wczoraj auta były na myjni, co nie? Tak, nie, to dobrze wydane pieniądze. Tak, bardzo dobrze. A się tego nazbierał. Przez pewien czas było nas nawet 9, bo był z nami przez tydzień Paweł, to jest przyjaciel ekipy. Więc wyobraźcie sobie, że 5 facetów śpi w jednym namiocie. No fakt, że są to duże namioty, no ale tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej, że dobieramy się tak gabarytowo, żeby zrównoważyć obciążenie w dwóch namiotach. No nie, kogo wylosowałeś, z tym spałeś. No żartuję, że plus takiego obciążenia tych namiotów i samochodów jest taki, że bez względu na to, jaki jest wiatr czy wichura, to nic nie jest w stanie ruszyć tych samochodów. I rzeczywiście mieliśmy taki jeden wieczny nocleg na samym początku, który tylko potwierdza moje słowa, że tak dociążonych namiotów żadna wichura nie jest w stanie ruszyć. Tam budynek. Chodźże, ruch jest męczący, jest ruch na tej wysokości. Teraz to tam po 4000 mamy. To nie brzmi poważnie. No to przebiegnij się 3 kroki. Już byłem, dziękuję. Będziesz czuł się już poważniej. Słabo znoszę tą wysokość. Ale to jest tylko 4 kilometry, ale każdy to czuje. Słabo znoszę. Myślę, że to jest kara za palenie papierosów. Co pozbierałeś? O, co znalazłem. Driven Far rządzi się swoimi zasadami, które już dogłębnie poznałem i uważam, że to są bardzo dobre zasady, chociażby taki podział obowiązków. Na przykład Tomek jest odpowiedzialny za wybór trasy i przyznaje, że miał tutaj przerąbane na tym wyjeździe, bo cały czas słyszał męczące pytania pod tytułem: a daleko jeszcze? A czy jak dojedziemy na miejsce, to będzie fajna plaża? Czy będzie tam woda i czy będzie ciepło? Takie pytania, na które nie znam odpowiedzi, zawsze kończyły się zdaniem: jak ostatnio byłem, to było w górach, było po kamieniach i przejeżdżało się pod wodospadami, było stromo, jakieś przepaście, były dobra, dużo krzyży, samochodów rozbitych. Jeśli ktoś komuś wchodził w kompetencje i na przykład uważał, że znajdzie lepszą trasę, to miał dwie opcje. Albo udowodnić i to zrobić samodzielnie, albo słyszał krótkie, treściwe zdanie, które brzmi tak: uważaj, bo drapiesz się nie po swoich jajkach. I wszystko było jasne.
Gdzie jesteśmy, Tomku? W Chile. Chile? Na granicy? Na granicy w Chile. Próbujemy przejechać przez granicę, ale panowie poszli na obiad. Właśnie się dowiedzieliśmy, że będą za 2 godziny. No my też mamy obiad. Może zjechaliśmy z tych 4720 metrów. Wszystkich położyło do spania, to każdy po spaniu coś by zjadł, tylko wykorzystujemy czas. No. No Chile rzeczywiście oferowało fantastyczne widoki, ale ta wysokość 4, a nawet 5 km powodowała, że no mieliśmy chorobę wysokościową. Nie tylko zresztą my, ale Toyoty również, no dymiły strasznie i straciły bardzo dużo mocy, więc postanowiliśmy uciec do Boliwii. Byliśmy przygotowani na to, że w Boliwii paliwo jest fatalnej jakości, ale nie byliśmy przygotowani na to, że tego diesla tutaj po prostu nie ma. Paliwa nie ma i następne przyjedzie dopiero w poniedziałek. I teraz Wytryk ma pomysł. Tak. No i albo jedziemy do granicy, do której granicy? Do Peru. Do Peru. Albo tak, albo wracamy do Peru, albo po prostu jedziemy po stacjach, na których jeszcze jest paliwo, a tankowały samochody odjeżdżały i po prostu dajemy komuś w łapę i... Albo się uda, albo nie. No to jest taka pierwsza poważna sytuacja, w której zrozumieliśmy, na czym polega trudność tej wyprawy. Że takie sytuacje strasznie nas opóźniają i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj zostać na przykład tak długo, aż w końcu pojawi się diesel na stacji. Powtórzyłem nawet 2 razy to, co mówił, żebyśmy mieli pewność, że to ja coś źle zrozumiałem, bo to źle częściej zdarza, ale fakt jest taki, że powiedział, że dopiero poniedziałek. Kiedy już znaleźliśmy stację z dieslem, o czym świadczyły tutaj kolejki samochodów ciężarowych, to kolejne zaskoczenie, kolejna niespodzianka. Jako obcokrajowcy nie możemy tankować na takich stacjach. Paliwo możemy kupić tylko na stacji międzynarodowej, tak? Tak, bo... Na zwykłej nam nie sprzedadzą, bo nie mamy kwitu. Znaczy właśnie ja bym uznał, że to właśnie ta jest niezwykła i na niej nam nie sprzedadzą, a może tamte są dla nas zwykłe. Musimy się tam udać, bo nie mamy kodu jakiegoś celnego, który... Trzeba dostać na granicę, ale pewnie byśmy go moim zdaniem nie dostali jako obcokrajowcy. Pan z 4x4 chciał nam pomóc i znalazł jakieś miejsce, ale powiedział, że nie zna nikogo, kto ma diesla, bo to są problemy, zresztą sam miał benzynę. Ale przyszła para ludzi, którzy tam pracują i powiedzieli, że chcą nam pomóc i zaraz zadzwonią i sprawdzą, gdzie jeszcze jest paliwo, gdzie jest dużo. No to sparysz tak, zobaczcie. No i tutaj w mieście La Paz przeżyliśmy naszą największą offroadową przygodę, bo to miasto jest położone wysoko, są bardzo strome uliczki, więc naprawdę jeździliśmy na reduktorze po mieście. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale te samochody były tak obciążone, że nie miały siły ruszać pod górkę, a jak już zjeżdżały z tej górki, to hamulce się gotowały, no dlatego musieliśmy jeździć na reduktorze, blokując biegami samochód, żeby się nie stoczył. Cała cena, ale nie jest pewna, to zrobiła zdjęcie, to wysłała do szefa, ale nie dostała odpowiedzi, to zadzwoniła, nie odbierał, to zadzwoniła do koleżanki, pyta się, jakie są litery dla jakiego takiego kraju, Polonia. A może podajmy jakikolwiek kraj? Być może, tylko nie wiadomo, czy pani przyjmie, bo tam dzwoni chyba na helpdesk po tej porze, żeby wprowadzili Polskę do systemu. Czy jesteśmy pierwszymi, którzy tu przyjechali swoim samochodem? Na to wychodzi. Na tej stacji. Nie, no mówię, żeby jej pokazać mapę Europy, no skoro mówi, że nie ma Polski, no nie ma w spisie, no to niech Szymon jej pokaże mapę Europy. No ale się tankuje, tak? No widać, że coś tam już zaczyna iść. No to jest sukces. Jeszcze nie, daj chwilę. A jesteśmy na wysokości 4 km praktycznie. Łeb nas boli, dopadła nas choroba wysokościowa, jest późno, wszyscy są zmęczeni. Chcą gdzieś dojechać i się położyć, rano się obudzić bez bólu głowy, w takim radosnym nastroju. Dzięki poświęceniu tej kobiety udało nam się zatankować samochody, ale na przykład do kanistrów już był zakaz, więc od tego momentu wiedzieliśmy, że problemy z paliwem to jest to, co nas czeka. I rzeczywiście tak było. Skąd mamy ropę? Jeszcze raz, Marcin? Stira. Stira. Za dolary. Tak, prosiliśmy do pana. Ksiądz Rydzyk mówił tajemnice wiary, auta i dolary. Poprosiliśmy pana, żeby nam troszeczkę odlał od siebie z samochodu i użyczył nam 70 litrów.
To dojedziemy dzisiaj super, za 60 dolców. Do problemów jeszcze wrócimy, bo to jest tylko początek, ale teraz zmiana tematu na coś pozytywnego, optymistycznego, coś co na pewno miło wszyscy wspominają, czyli pogadamy o jedzeniu. Ale składane robimy, czy takie pojedyncze? To dla każdego jest taki kabanos? Tak. Nie, to dla Marasia. Ja dzisiaj nic nie jadłem, to jak taki krakowski woźnik, dlatego jest pomyślany. Jak widać, to jest grupa ludzi, która lubi dużo zjeść i nasze betoniarki, bo tak żartobliwie nazywaliśmy nasze brzuszki, no te betoniarki potrzebują dużo towaru do przerobienia, żeby dostarczyć energii i nawet nie chodzi o to, że się miło i cieplutko robi na brzuszku, ale dobra kolacja, obiad albo śniadanie naprawdę potrafią poprawić tak humor, że wszystkie problemy gdzieś się odkłada na później, ta podróż nie jest już taka męcząca. Naprawdę świat się robi lepszy, kiedy człowiek dobrze zje. Tylko boję się, że możemy tego nie dać rady dzisiaj zjeść na kolację. Wracając do podziału ról, mieliśmy tutaj dwóch kucharzy odpowiedzialnych za kuchnię, zakupy, no i, że tak powiem, nakarmienie wszystkich. Był to Szymon, no już ma podwójną rolę, bo oprócz tłumacza właśnie jest kucharzem, no i Grzegorz, który mu jakby asystował i pomagał. Powiedz dwa słowa. Bardzo dobre. O. Bardzo ja dobre. Myślę, ja myślę, Grzegorz, że spróbuj. Do wina do tego będzie. Benjamin, spróbuj. Nie wiem, czy powodzcie, a normalnie robię sobie... Soli, pieprzu jest okej, okay, nie? Dobre. Tak? Dobre. Super. A, nic nie dodawać, nic? Dobre. A, bo ja może spotykam odgryzłem, dlatego mi się to... No chłopaki spisali się świetnie, bo jedliśmy bardzo różnorodnie, bardzo dobrze, bardzo dietetycznie, to może nie jest najlepsze słowo, ale posiłki były bardzo zbalansowane, było bardzo dużo mięsa, warzyw, nieraz było drugie danie. Przepycha, przepycha i no, uważajcie, bo te kluski al dente się udały, no niewiarygodne, jak można zrobić to na ognisku. Bardzo często były dyskusje, jak zaplanować właśnie kwestie żywienia podczas podróży. Czy będzie czas, żeby się zatrzymać i ugotować obiad, co oczywiście jest fajne, ale bardzo długo trwa. Więc jeżeli mieliśmy na przykład do przejechania 1000 kilometrów, to wiadomo było, że albo jemy jakieś kanapki, które były zrobione podczas śniadania, albo wpadamy na chwilę do jakiejś restauracji, jeśli taką spotkamy. No, od czasu do czasu oczywiście jedliśmy na mieście, po to, żeby spróbować nowych smaków. I tutaj na przykład to jest takie miejsce, gdzie zjedliśmy obiad, ale to miejsce wszyscy pamiętają, no ze względu na to, że chyba mięso nie do końca było takie, jakie powinno być, no chyba, że to jest jakiś lokalny przysmak i się na tym nie poznaliśmy. Oh. Jak mięsko, Grzesiu? Bo to już żelówka, po prostu żelówka, drama. O, trzeba kroić na drobniusieńkie kawałki, a oczami bym zjadł to w sekundę. Adamcie, ja jestem przypadkowo na tle tych trzech świn, jestem ja? Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że ja jestem Rajek i Grzesiek i trzy świnie przed nami. Gwarantuję ci, Marcinie, że to porównanie jest absolutnie przypadkowe i niezamierzone. Jeszcze ty taki to lubisz awokado, co? Lubię, no. Zobacz. I będzie guacamole za chwilę. Kopustka też będzie. Z papryczki, ziemniaczki, fryteczki. Co się odżywiać, wiesz. To będzie pamiętna kolacja. Ja myślę, że jakby tak chłopaki się zebrali, ci, którzy gotowali oczywiście, to spokojnie mogliby wydać taką książkę kucharską pod tytułem Kulinarne podróże ekipy Driven Far i myślę, że to byłyby naprawdę bardzo dobre przepisy, no bo z jednej strony trzeba być oszczędnym, bo o oszczędność tu chodzi. Jeśli ktoś pyta, dlaczego nie jadaliśmy w restauracjach, to odpowiem, że ze względu na oszczędności, bo tak nieraz robiliśmy takie eksperymenty i na przykład dobry, fajny, wypasiony obiad w normalnej restauracji kosztował tyle, co zapasy na kilka dni. To będzie ceviche. Bardzo popularne było takie no dość ciekawe danie, które polega na tym, że bierze się surową rybę i ona po prostu się ścina w soku z cytryny na przykład. Kucharze też mieli swoje przygody i też swoje niespodzianki, bo pewnego dnia zaczęło w aucie śmierdzieć mięsem i to nie był zapach któregoś z nas, po prostu popsuła się lodówka. Są takie dni, kiedy wszystko idzie bardzo wolno. Na przykład teraz chłopaki od 3 godzin kupują lodówkę. Nie wiedzieliśmy, czy działa. Jest używana, ale twierdzili, że jest nowa. No to negocjowaliśmy cenę, to trzeba było do menadżera dzwonić. To jak już menadżer postawił na swoim, tak bardziej trochę niż my i już wynegocjowaliśmy cenę, zapisaliśmy całą kartkę różnymi kwotami, to na koniec się okazało, że nie ma jednego kabla.
zasilaczy. I teraz całe negocjacje wzięły w łeb, no bo musi przyjechać menadżer, bo musi albo ten kabel nam znaleźć gdzieś, albo rozpoczynamy negocjacje. No my byśmy już dawno chcieli nie negocjować, tylko pojechać, ale teraz to menadżer powiedział, żebyśmy poczekali, bo on zaraz... Rzeczy, które są banalne i proste nieraz, że wchodzisz, kupujesz, wychodzisz, na takich wyprawach nieraz powodują, że siedzisz tutaj przez cały dzień w tym miasteczku. Także to takie są dni spisane na straty, bym powiedział, chociaż z drugiej strony no musi być taki dzień, kiedy nie wszystko idzie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Szukanie miejscówki do spania po ciemku to był dramat, ale nieraz nie mieliśmy wyjścia, bo trzeba było tak długo jechać, aż się zrobiło ciemno. Bardzo często byliśmy wprowadzani w błąd przez nawigację i Google'a, że tutaj na przykład jest kemping, dojeżdżamy, a tam nie ma kempingu. To nie jest kemping, Tomek? Nie. Za to jest jakiś dom, jakieś mieszkanie, trzeba było się tłumaczyć, dlaczego komuś wjeżdżamy na podwórko. Także nocne poszukiwania noclegów zawsze nas stresowały. Rozbijanie się po nocy powoduje, że nie mamy pojęcia, gdzie się rozbiliśmy. Jakie to jest fajne miejsce, albo jakie to jest niefajne miejsce? No dzisiaj wiemy, że się rozbiliśmy na plaży, ale nie wiemy jaka to plaża, nie wiemy czy gdzieś uda się znaleźć drewno na rozpałkę. A rano zobaczycie, specjalnie rano wstanę o 6, żeby wam pokazać jakie to jest piękne miejsce, o którym dzisiaj o godzinie 23 nie mamy zielonego pojęcia. No i zawsze te poranki, kiedy człowiek wychodził z namiotu z taką niepewnością, ale z nadzieją, że kiedy już jest widno, to okaże się, że akurat zatrzymaliśmy się w jakimś pięknym miejscu, zawsze dawały taką nadzieję i zawsze poprawiały humor. I proszę bardzo, nocą nic nie widzieliśmy, a w ciągu dnia się okazało, że tutaj jest taka no całkiem sympatyczna plaża, może niezbyt czysta. Znowu? Nie znowu. Kurde, co chce coś nakręcić, to ktoś idzie w krzaki. Niestety z jedzeniem wiążą się też pewne problemy, mianowicie problemy żołądkowe. I oczywiście była apteczka, były lekarstwa z Polski, ale te lekarstwa tutaj w ogóle nie chciały działać. I nawet jednoczesne połknięcie 40 pastylek węgla nic nie pomagało, więc efekt był taki, że 8 facetów siedzi na bombie w samochodzie i ta bomba nigdy nie wiadomo kiedy wybuchnie. Dlatego papier toaletowy od razu się pojawił pod ręką, w kieszeniach. No wszyscy byli przygotowani na te niespodzianki. Szczególnie kierowcy, bo bardzo często słyszeli dramatyczne krzyki kolegów z tyłu, że masz 10 sekund, żeby się zatrzymać, inaczej będę musiał zmieniać spodenki. No macie czekać, no przecież wiozę ci gips specjalny, żebyś mógł normalnie jak człowiek funkcjonować. Poczekaj, przywiozę ci, zaatakujesz i... Świat się zmieni. Ja wiem, że byłeś już dwa razy, dlatego my nie traciliśmy czasu, tylko... A może on potrzebuje, żeby mu papier dowieźć? Może papier ci dowieźć, taki Dopiero Marcin, drugi Marcin, bo mamy dwóch w ekipie, wpadł na pomysł, żeby pójść do lokalnej apteki, wyspowiadać się z tego, co nas boli i spróbować lekarstw, które są tutaj stosowane na miejscu. Szymon pomógł mu z tłumaczeniem się przed panią farmaceutką i lekarstwa rzeczywiście zadziałały. No szkoda, że nie wpadł na to 3 tygodnie wcześniej. Pani bardzo profesjonalna farmaceutka zrobiła z nami wywiad. Pytała o kolor, konsystencję, zapach, czy występuje wszystko razem, czy z osobna. Aż tak? Tak. Ile razy dziennie, czy spożywany był alkohol, czy nie. I na wszystko odpowiadaliście tak. Różnie, zgodnie z prawdą, jak to u lekarza. Od czasu do czasu coś nam z tych samochodów odpadało, albo coś gubiliśmy. Tutaj na szczęście nic poważnego się nie stało, ale najbardziej dramatyczny moment był wtedy, kiedy okazało się, że spadły nam torby z dachu. Dlaczego tak się stało, nie wiadomo. No sytuacja była taka, że akurat kierowałem i tak jakoś przypadkowo zerknąłem w lusterko i się okazało, że widzę jak spada torba. A że byliśmy drugim samochodem, to pierwszy oczywiście tego nie zauważył, więc dramatycznie przez najbliższe 3 godziny jeździliśmy wzdłuż i wszerz, szukając właśnie naszych toreb. 2 się udało znaleźć, 1 niestety zaginęła, więc zatrzymywaliśmy wszystkich, których spotkaliśmy na drodze, wypytując, czy przypadkiem nie widzieli takiej dużej, fajnej torby, która gdzieś tam leżałam na drodze. No niestety Szymon miał pecha, bo właśnie jego torba zaginęła i nie udało się jej odnaleźć. No niestety w torbie miał swoje ulubione ciuchy, które stracił. Tu naprawdę mam dzisiaj wyjątkowo dużo rzeczy poza torbą. Mam i ręcznik poza torbą, i klapki mam poza torbą, i koszulkę jedną mam poza torbą. I... Buty poszły jedne pewne? No poszły, no to one zawsze były, ale klapki zawsze były w torbie. Mam nawet gacie jedne poza torbą. To mam taki zestaw, jak go dzisiaj upiorę, to na jutro będzie.
ale w sumie zrobiliśmy zrzutkę i te majtki pod koszulki dostał od nas w dowolnym rozmiarze, ale już od tego momentu bardzo czujnie patrzyliśmy na to, co się dzieje na dachu. Na wiele awarii byliśmy przygotowani, bo to nie jest pierwsza wyprawa, więc przebita opona nie stanowi żadnego problemu, bo zawsze jakiś sympatyczny wulkanizator się znajdzie. To jest rękodzieło. Nie mieliście czego wymyśleć. No troszkę bardziej zaczynamy się stresować, kiedy jest kolejne przebite koło, kolejna opona do łatania. Bo to cały czas jeszcze jesteśmy. Szczególnie, że high lift klasycznie działa, ale tylko w górę, a w dół no niestety nie odpuszcza. Przestaje być wesoło, kiedy za kilka godzin przebijasz kolejną oponę i wiesz, że już dwa zapasy wykorzystane. Delikatniej. A drugi high lift oczywiście też się zacina. Dzisiaj się obudziliśmy praktycznie w Indiach, bo takie było pierwsze wrażenie, bo pojawiły się tuk-tuki, palmy, podobna duchota, podobna temperatura. Taka uśmiechnięta buzia ci się zrobiła, wiesz? Jestem mało uśmiechnięty. Ale nie, masz uśmiechniętą buzię na podkoszulce. A, dziękuję bardzo. No zobacz, tak się uśmiecha. Od Tomka dostałem. A poruszaj brzuszkiem jeszcze. Wczoraj w nocy nie mogliśmy znaleźć noclegu, bo były pożary lasu wszędzie i jakby no nie dało się tam nigdzie zatrzymać. Więc zatrzymaliśmy się na stacji. To są bardzo fajne miejscówki. Jakby piękne widoki są spoko, ale stacja, gdzie można się umyć, bo są prysznice, naprzeciwko jest wulkanizator, który naprawia już dwie opony, które wczoraj tam popsuliśmy. Coraz bardziej podoba mi się nocowanie na stacjach, bo tutaj można się przynajmniej ogarnąć. Założyły nam śrubę do Pan Harda i jeszcze coś tam przycinał na tę tytkę. To już wyższa specjalizacja. A i popompował wszystkie koła. Także za stówkę może być. No ale operacja trwała 3 godziny. Ten znak nas trochę wystraszył, bo przed nami miała być droga śmierci. Najtrudniejszy odcinek do przejechania. Mamy 3-2 bara, to co, spuszczamy na 2? Kto myślisz? No dawaj. 3, 4. Naprawdę potraktowaliśmy ją bardzo poważnie, było spuszczone ciśnienie z kół, jechaliśmy bardzo wolno, podziwiając widoki, no i oczywiście no troszkę się stresując tą przepaścią, która była z boku. Ale tak naprawdę to była ściema, bo to jest normalna atrakcja turystyczna na upartego do przejechania zwykłą osobówką i powiem szczerze, że nawet byliśmy trochę rozczarowani, że nie było żadnych offroadowych wyzwań, żadnych uszkodzonych fragmentów dróg, żadnych kamieni, które spadły z góry i trzeba by było wyciągarką zrzucać. Tak naprawdę prawdziwa droga śmierci dopiero była przed nami i wygląda właśnie tak niepozornie. Te kilkaset kilometrów przez amazońską dżunglę naprawdę dały nam wycisk. Byliśmy wymęczeni fizycznie, psychicznie, bo tak naprawdę nawigacja pokazywała, że przejedziemy to w kilkanaście godzin, a chyba zeszło nam ze 2 dni. Czek się zapalił, zero mocy i zgasł. Nie wiem, czy to może być to, ale dlaczego nie? Trzeba byś wyjąć akumulator. Tak. Zapomniałem o tym powiedzieć, ale naprawdę plan podróży był bardzo precyzyjny i mieliśmy rozpisane, ile kilometrów powinniśmy dziennie robić, żeby bezpiecznie, na luzie, wypoczęci dojechać do mety. Ze względu na problemy, które już przedstawiłem, a to jest dopiero początek tej listy, okazywało się, że dziennie właśnie nie byliśmy w stanie zrobić tyle, ile potrzeba i w każdy następny dzień musieliśmy nadganiać stracone kilometry, ale bardzo często następnego dnia znowu się nie dało nadrobić, więc tak naprawdę dopiero trzeciego dnia na przykład były dramatyczne decyzje, że jedziemy przez 24 godziny non-stop, zmieniając się tylko w samochodzie wtedy, kiedy ktoś czuje zmęczenie.
Kiedy wreszcie zostało tylko kilkanaście kilometrów do miasteczka, w nocy okazało się, że znowu mamy kłody rzucone na drogę i to nawet dosłownie, dlatego że rzeczywiście na drodze była blokada. I to tu jest zaraz ta cała blokada. No i ludzie tam się denerwują, krzyczą, rozmawialiśmy. Najpierw powiedzieliśmy, że tam chcemy przyjechać jako obcokrajowcy, czy to możliwe. No jest pięciu szefów, się dowiedziałem, i z jednym z nich już rozmawialiśmy. No ale jak powiedziałem, że mamy samochody, no to powiedział, że to jest niemożliwe. To jest taka zapora z drutu kolczastego i stoją rolnicy w środku. Zresztą pokażę ci, bo jako tajny agent skupu żywca nagrałem wszystko. No to powiedział, że no on nie umie mi powiedzieć kiedy. No ale się zapytałem, czy na przykład jutro to jest możliwe. No jutro jest możliwe, ale o której? No nie wie, bo oni czekają, że w końcu przyjedzie do nich rząd. Powodem blokady były zaniżone ceny skupu migdałów. I to właśnie plantatorzy blokowali drogę. A w ogóle blokada jest tak, że tu u nas, tak ze 100 metrów i z drugiej strony. Jest druga blokada i czyli tam jest taka sama awantura. Ale we mnie nawalają te owady. I tam jest taka sama awantura. No i się tak kłócą. Staraliśmy się coś osiągnąć, ale nie, nawet fizycznie to jest niemożliwe, bo teraz, żeby nas przepuścić, to musiałoby ze cztery ciężarówki przejechać, a one nie mogą przejechać, więc no, musimy tu zostać. Nie ma alternatywy. No nie jest alternatywa, która jest trudna, no bo mamy w jedną stronę do kolejnego przejścia granicznego 410 km i po trójkącie, więc mamy w sumie no, pod 1000 km. A tu jest triangle. Triangle, nie? Triangle. Tres carreteras en uno punto, si? Triangle. Czyli teraz mamy przewodnika, tak, który nas pokieruje bocznymi drogami, których byśmy sami w nocy nie znaleźli. Za 200 pesos ominiemy protest na autostradzie, tak? Tak wygląda, tak obiecuję. Wróciła nadzieja, że ten człowiek bardzo szybko przeprowadzi nas jakimiś leśnymi ścieżkami przez dżunglę. Dodatkowo był tak miły, że załatwił nam paliwko oraz niespodzianka pokazał nam, jak profesjonalnie rzuć kokę. Na kokę, bico chicle. Bico chicle, to puede ser banana. Echa todo, todo. Bate. Café solamente para manejar el carro. Jakbyśmy 10 km wolniej, 10 tylko. Tu jest. To byśmy cię z daleka widzieli. Ujęcia nie oddają tego dramatyzmu podróżowania przez tą dżunglę, bo po pierwsze zajęło nam to 5 godzin, po drugie jechaliśmy bardzo szybko, bo kierowca stwierdził, że to jest świetna droga, bo on tutaj samochodem, oczywiście w ciągu dnia, jeździ 100 na godzinę, więc nas cały czas poganiał. Dodatkowo tam dostał parę drinków, więc naprawdę mu to nie przeszkadzało. Mieliśmy mały przestój, dlatego że nie wiadomo skąd w środku nocy, w środku dżungli pojawili się Indianie, którzy poczęstowali nas migdałami, które właśnie były powodem tego całego protestu. To są lokalni ludzie i zainteresowani, co my robimy, i zapytali, czy chcemy zobaczyć, chcą nam coś pokazać. Myślę, że oni byli bardziej zdziwieni, co my robimy w dżungli, niż my właśnie, co oni robią w nocy w dżungli. W każdym razie wszystko sobie wyjaśniliśmy, zrobiliśmy wspólną fotkę. No i następne 4 czy 5 godzin to była taka offroadowa jazda w buszu, w dymie, po ciemaku, czyli naprawdę czułem się spełniony jako offroadowy kierowca. Wszystko się udało, dojechaliśmy, pożegnaliśmy się z naszym przewodnikiem, dotankowaliśmy paliwo, no i mieliśmy nadzieję, że od tego momentu wszystko pójdzie dobrze. Miejsca na nocleg szukaliśmy oczywiście w nocy bardzo długo i dopiero rano okazało się, że to jest bardzo piękne miejsce. Dodatkowo jest tutaj taka lokalna pralnia, gdzie kobiety już od samego rana no, pracowały. Nie wystraszyliście kobiet? Nie, dalej piorą. Nawet się zastanawialiśmy, czy nie podrzucić im naszego prania. One są takie profesjonalne. Chyba z tej wsi zebrały wszystkie. Kurczę, nie wychodziłby stąd. No niestety na takie luksusy, żeby sobie tutaj zostać, wymoczyć się, zrobić pranie, nie mogliśmy sobie pozwolić, bo to dopiero połowa naszej wyprawy, a niestety mieliśmy no nienadrobione kilometry, które kiedyś trzeba nadrobić. Tutaj jest byle jakie paliwo. Później zaczęliśmy jeździć i w trakcie jazdy zapalił się check engine i samochód stracił moc. I tak się wkręcał na 1200 do 2000.
Obawy co do jakości paliwa się niestety ziściły, bo Toyota rzuciła palenie. Na szczęście obok znaleźliśmy mechanika, który był tak uprzejmy, że całą noc walczył z tym autem. No ale niestety nie było żadnych pozytywnych efektów, więc gdzieś o 3 w nocy byliśmy na tyle zmęczeni, że postanowiliśmy, że trzeba się przespać, rano wstać, pojechać do drugiego mechanika, który miał jakiś komputer diagnostyczny. No może coś z tego wyjdzie. W razie czego weźmiemy tą Toyotę. Pożyczy nam. A tą sobie naprawi i później zostawimy. Tabliczki zmienimy tylko. To był moment przesilenia. Mieliśmy wszystkiego dość. Tych awarii, tej drogi, spocenia, wymęczenia i nawet smaczna kolacja zrobiona gdzieś obok warsztatu nie pomogła. Bo zobaczcie na te twarze. Czy tutaj jest jakiś w ogóle znak entuzjazmu? No wyglądamy jak obraz nędzy i rozpaczy. Czuliśmy, że jesteśmy na granicy jakiegoś wybuchu, jakiejś rezygnacji, więc Wojtek w hotelu postanowił przeprowadzić bardzo konkretną rozmowę. Musimy zrobić nowe losowanie, żeby odbudowały się morale, żeby wszystko się zmieniło. Mieliśmy trochę takich słabszych przypadków po drodze. Trochę nas to podcięło, każdego z nas. Nowe rozdanie, kto z kim siada. Ja wiem, że to będzie duży bałagan, ale też nie będzie gadania, pierdzielenia, narzekania i tak dalej. Tak, nie powiem, żebym się nie zgadzał z tym, co mówisz, tylko z... Bo nie rozumiem tych argumentów najwcześniejszych. Ale ja morale spadło... Nie, ja najgorzej się to znaczy, ja ćpię, o tym, co on powiedział, że jeden narzeka na drogę, drugi narzeka. Na co narzeka? Jeden narzeka na drogę, drugi narzeka, że jest długo, trzeci narzeka. Ale że... ja nie na nic nie narzekam. Ale ja też na nic nie narzekam. No to nikt nie narzeka. Ale też nie narzeka. Czyli nikt na nic nie narzeka. Nie, nikt na nic nie narzeka. Ale zmiana będzie fajna. Jeżeli taka jest uchwała Wojtusia, to zróbmy drugą. Że podczas wyprawy możemy takie nie. Każdy za każdym razem. Jak przychodzi przesilenie, to możemy zrobić. Okej. Okay. Ale co przesilenie, to znaczy leje nam się z dupy, czy jest dawno powinniśmy być w drodze. Co? Dawno powinniśmy być w drodze. Chodzi o to, żeby odbudować, żeby coś... Nowy pomysł na ten wyjazd, tak? Odświeżenie. Od nowa. Odświeżyć to wszystko. Zostało nam 3,5 tysiąca. Ale ja mówię, że wiesz, żebyśmy nie zwalali tego na morale, bo ja uważam, że i to, co robiliśmy wczoraj, czy robimy przez ostatnie kilka dni, to jest naprawdę, to nie ma nic wspólnego z obniżeniem morale. Bo każdy z nas jest zmotywowany. Nie rozumiesz jednej rzeczy. Opadły nam morale. Nie opadły. Ale jak nie opadły? Nie, ty tego nie widzisz, a ja to widzę. Nie, morale nie. Dopadły nas słabości, ale nie morale. Zróbmy losowanie i jedźmy, nie traćmy czasu. Mamy zjeść śniadanie i jechać. O, śniadanie. Dziadek robi losowanie, pakujemy się ładnie w samochody, wiemy kto do kogo, jedziemy na ładne szaszyczki, które znaleźliśmy z Szymonkiem i smarujemy. Ale naprawdę los był złośliwy i to losowanie nie przyniosło żadnych rotacji, żadnych zmian. No jedynie ja zmieniłem się z Grześkiem w samochodzie, ale i tak miałem wpaść do drugiej ekipy, żeby po prostu ich troszkę pokręcić. Więc tak finalnie naprawdę nic się nie zmieniło. I znowu nie jedziemy razem. Powiedzcie, co się zmieniło? Jedna osoba się zmieniła. Jedna osoba się... Ja z Kwiatkiem się zamieniamy. Czyli Kwiatek teraz... Brawo. Ja będę kręcił filmy, a Kwiatek będzie pomagał w przygotowaniu. Poranek przyniósł dużo dobrych wiadomości, bo samochód udało się naprawić, my byliśmy wypoczęci, rozbawieni tym losowaniem, które nic nie zmieniło, ale humory dopisywały, proszę bardzo, jakie uśmiechnięte buzie. Właśnie przekraczamy Amazonkę promem, licząc na to, że teraz to już będzie tylko z górki. Niestety innego zdania byli Indianie, którzy okazało się, że na noc zamykają pewną drogę i samochody osobowe absolutnie nie mogą tamtędy przejechać, więc spotkaliśmy się z kolejną blokadą. Czyli Indianie nas nie chcą przepuścić do piątej, tak? Tak, bo to jest jakiś rezerwat czy coś, nie przepuszczają nikogo, ani za kasę, ani za nic, nie rozmawiają w żadnym języku. Dopiero jak starszy jakiś facet wyszedł, to coś nam powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby nas przepuszczali, koniec, kropka, bo to jakieś prawo federalne i tyle. No. Jutro, piąta rano, bardzo proszę, dzisiaj, do widzenia. A jest 22, więc mamy 7 godzin w plecy, tak? Na akurat zależało, żeby przejechać dzisiaj całą noc, żeby jutro mieć dzień wypoczynku nad wodą.
I znowu się znowu. Tutaj jest w lewo jakiś zjazd był. Dla tych, co nie kumają, Tomku, gdzie jesteśmy? Na równiku. W końcu po tylu latach wyprawy nam się udało przekroczyć równik. No, Marcin jest jeszcze tak w pół drogi, o już przeszedł. To jest ta historyczna chwila? Tak, jedną nogą na tej półkuli, a drugą na drugiej. Teraz pokażę na mapie, gdzie znajduje się równik, tak żeby można się było łatwo zorientować. No z drona widać, jakie znaczenie ma równik i co on tak naprawdę oznacza. Bardzo fajnie jest to tutaj zaznaczone. No widać też bardzo ładnie drogę, która jeszcze przed nami. Teraz chwila oddechu przed problemami, które dopiero się pojawią, czyli najpiękniejsze miejsce, które udało nam się przypadkowo odkryć i takich rzeczy w przewodnikach turystycznych nigdzie nie znajdziecie. Warto było przejechać te x tysięcy kilometrów, żeby tutaj można było poleżeć. Po bardzo dużej ilości ciężkich dni, zmęczenia, potu, zżużlowania się w samochodach, trafiliśmy na miejscówkę, która jest po prostu perfekcyjna, cudowna. Lepszej nie można było znaleźć. I to moim zdaniem bardziej odbudowuje morale niż kolejne głosowanie. Nie to, żebym się Wojtek czepiał, ale takie miejsca, wiesz, jak działają na psychikę. I w takim miejscu wszyscy marzyli o tym, żeby zostać tutaj na kilka dni, po prostu nic nie robiąc, mocząc tyłki w wodzie i tyle. Przejście graniczne w Wenezueli będzie idealnym przykładem, żeby opisać, jakie problemy mogą spotkać ludzi na granicy, kiedy podróżują własnym samochodem. Bo my chyba przyjechaliśmy tu w piątek i dowiedzieliśmy się, że możemy stąd odjechać dopiero w poniedziałek. A ty jak przekroczyłeś granicę bez problemów? Bez? Torbił, ojca. Bez. To dobrze. Tak, no nie goliłem się od 2 tygodni. Tak, o, a że poziomą kręcić? Nie, no teraz to lepiej. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. No byliśmy załamani oczywiście, no bo 2 dni w plecy to jest za dużo i nie mogliśmy sobie na to pozwolić, więc na szczęście udało się wybłagać, żeby z miasta przyjechał celnik, który te samochody ocli i to był naprawdę przesympatyczny człowiek, który tutaj przyjechał z synkiem, poświęcił kilka godzin, wszystko załatwił, bo się okazało, że nie mamy jakiegoś ubezpieczenia, a w mieście nie ma prądu, więc trzeba to jakoś ogarnąć. W ogóle Wenezuela na początku wydawała się bardzo ładna, bo widoczki były fajne, ludzie sympatyczni, bo cała obsługa tego przejścia pomagała, częstowała kawą, ale już za chwilę się okazało, że na przykład diesla na stacjach nie ma, czego w ogóle nie potrafiliśmy zrozumieć, bo przecież Wenezuela to jest kraj, który tej ropy ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. Odpowiedź przyszła wkrótce od pewnego rodaka, którego spotkaliśmy, bo się okazało, że tutaj mieszka parę lat. I przyjechałem w 2006 roku, mieszkałem przez 5 lat, prowadziłem jako jeden z pierwszych ludzi tutaj w Wenezueli, Polaków, jeśli chodzi o wycieczki jakiekolwiek. Dobra, powiedzmy, no, gdzie paliwo dostać. No poczekajcie, zaraz do tego dojdziemy. Ale poczekajcie, czy zapłacicie. Kiedyś płaciło się dobrym bimberkiem. Macie go? Nie macie? Mamy na tam jest dla kaje. Dzień dobry. Dzień dobry. A ile ci sobie życzysz? Ale naprawdę? Tak, no. Nie, teraz to z Montevideo, z Urugwaju, przez Chile, przez Boliwię. Kierowca, może wam coś załatwić, ile potrzebuję? Ej, ile potrzebujemy paliwa? Stówkę? Będzie ciężko, ale coś mogę załatwić. A czemu ta stacja tu jest nieczynna? Bo to jest Wenezuela. A. To jest, jeśli chcesz to nagrać, powiem tobie tak. To jest paradoks. Taka niespodzianka spotkać rodaka, który jest tutaj przewodnikiem, to naprawdę było duże zaskoczenie. Bardzo dużo fajnych informacji nam powiedział, wytłumaczył skąd biorą się paradoksy z tym dieslem, ale niestety tak sobie dyskutując, opowiedział nam o naprawdę dramatycznej sytuacji, która może nas spotkać, jeżeli będziemy podróżowali nocą, bo się okazuje, że jest to bardzo niebezpieczna okolica, gdzie zdarzają się napady na auta. Myślę, że zabiorą wam wszystko, nie zabiją was. Czy mimo wszystko, jakbyśmy cię zabrali na pokład, tak? I ty miałbyś prawo decyzji. No. Jesteśmy na tym military base, tankujemy paliwo. Jechałbyś z nami? Nie.
Nie. Wysiadłbyś od nas z samochodu? Ja bym został tam z wami. Mhm. Nie, ruszyłbym... my chcemy jechać, ty zostajesz? Ja zostaję. No. Nie jadę. Nie, no prosta odpowiedź. No, no tak. Naprawdę, bo nawet jak będzie jedno auto, a mają dwa kałachy, rozprują was. Zrobiliśmy małe głosowanie i większość jednak była albo rozsądna, albo przerażona. W każdym razie postanowiliśmy przenocować na takim posterunku wojska. Co powiecie na kolejny protest i kolejną blokadę drogi dla urozmaicenia teraz w ciągu dnia. Ale tak poważnie, to ten protest trwa już 4 dni. Tym razem protestują właściciele ziemi, którą górnicy chcą odebrać, bo tam są podobno złoża złota. I tu dices que mañana a las 6 hoy puede ser un rato más tarde, no sabes, porque hay algo prohibido. Hoy a qué hora? ¿Ah? No se sabe. Nikt nie wie, może dzisiaj coś otworzył, ale nikt nie wie. A może szukać pomysłu, który ostatnio się sprawdził? No oni nie mogą nas przepuścić. Jeśli by przepuścili nas, to musieliby wszystkich, a te samochody dostają od wczoraj, od 8 wieczorem. Nawet ktoś gdzieś był wieziony do lekarza i umarła ta kobieta i też ich nie przepuścili. Więc nie ma sensu, jest druga droga, ale jest niebezpieczna i jest niebezpieczna i w dzień, i w nocy i nie wolno nam ją jechać, znaczy nie rekomendują nam jechać. Pomocą posłużył nam człowiek, który tutaj wozi turystów tymi Toyotami i jego plan był taki, żeby znaleźć okrężną drogę. Dołączamy do innej wyprawy, jedziemy tą drogą, która ma być niebezpieczna, ale mamy przewodnika, który nas ochroni przed banditos i płacimy mu $100 za samochód, żeby nas gdzieś dowiózł. Ale ponieważ mamy tylko tyle paliwa, co ta droga wynosi, to poprosiliśmy, żeby chociaż za 40 litrów nam załatwili tutaj z jakiejś ciężarówki, żebyśmy mieli tak na wypadek, no żeby na klimatyzacji można było jechać. No. Tak, to prawda. To na tak. Wypadek tego, jakby ta stacja, co ma mieć na 100% paliwo, co by go nie miała. Już sobie mamy 500% stacji, które powinny mieć paliwo. Jesteśmy tak blisko tego niebezpieczeństwa, że sami nie wiemy już, czy ono jest, czy nie. Jesteśmy tak blisko, ocieramy się o niej każdej sekundy. Wszyscy mówią, że ono jest. Już nawet ruszyliśmy tym objazdem, ale w pewnym momencie dostał telefon, że jednak blokada przepuszcza samochody, więc grzecznie wróciliśmy do kolejki i do dziś nie wiemy, czy to była dobra decyzja, bo okazało się, że owszem, przepuszczają samochody, ale raz na godzinę i tylko kilka aut. Jest 16, tak? A o której tu przyjechaliśmy? 12? Przed. Przy 40 stopniach upału i braku cienia. Ale do ruchu może oczywiście, nie możemy o tym zapomnieć. Na tej wyprawie poznaliśmy nowe określenie związane ze zmęczeniem. Ja zapomniałem, się że jesteśmy zżużlowani. Zżużlowani, no to jest może nawet delikatnie. Jak wygląda zżużlowany człowiek, to teraz właśnie możecie sobie pooglądać. Jest to człowiek, który jest przemęczony, niewyspany, spocony, wygłodzony. I taka osoba najczęściej albo po prostu zasypia w 40-stopniowym upale i ma wszystkiego dosyć, albo na przykład dostaje głupawki, zaczyna śmiać się i żartować nawet z takiej dramatycznej sytuacji jak blokada, która nie wiadomo kiedy się skończy. Moglibyśmy to objechać, ale oni też protestują i nie ma paliwa. I w ogóle nie mamy paliwa zasadniczo od wczoraj. Tankujemy jakieś ochłapy i ten. Boimy się zalać z tej bańko beczki znowu, bo będziemy musieli pół samochodu rozkręcić. Więc na razie czekamy w nadziei, że z kolegami nowo poznanymi, którzy wożą zawodowo turystów, mają takie same problemy jak my. Tak. Tylko za pieniądze, a oni, za swoje. To właśnie, ci turyści zapłacili kupę kasy. A my nie. A my za darmo jeździmy. A my za darmo siedzimy. Można to tak powiedzieć. A jeszcze była opcja, żeby pojechać dłuższą drogą, ale bardziej niebezpieczną, ale wtedy musielibyśmy zapłacić po 100 baksów za auto. Więc plus jest taki, że 200 mamy do przodu. Tak, i też nie ma ropy nigdzie, tak? Wszędzie mówią, że jest ropa. Jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, jak stoimy. Pilnują nas wszyscy, żebyśmy się z kolejki nie... Karabinieri, tak, stoją, pilnują. No to nie, no to masz rację. To jest i dużo lepiej, i dużo bezpieczniej. Bardzo dużo jest fajnych rozmów tutaj z ludźmi, którzy tu mieszkają i opowiadają nam o tym kraju, jaki jest wspaniały. Byłby wspaniały, gdyby tą ropę sami przerabiali, a nie tylko wydobywali. Także ogólnie jest bardzo fajnie. Na protestach zauważyłem, że bardzo są aktywne tutaj kobiety.
bardziej. To one odciągają te drągale i tą linę opuszczają i dyskutują, kogo wpuścić albo nie. Więc Marcinie, ładnie się uśmiechamy. Można tak to zrobić. Ja już pierdziele, nie mam siły. Chodźmy z tych się wpalmy. Wpalmy, kupmy piwko i idźmy się. Ale to nawet piwa tak naprawdę nie mają, żeby oni zimne piwo mieli. Ja bym kupił. Jakby był taki protest, że oni dostarczają zimne napoje. I te takie lody, przysmaki, siorbaczki. Ale jest taki kłopot, że do nadania samochodów zostały nam 3 dni. A według naszych wyliczeń będziemy jechali 3,5 dnia. Więc teraz jak tą czasoprzestrzeń ścisnąć? Nie bardzo wiemy, bo już to, że non-stop jedziemy ostatnie 3 dni, to wiemy, ale nie wiemy jeszcze skąd te pół dnia weźmiemy, którego nam brakuje już. Kawałek gałęzi nie można odciągnąć? Można. To spróbujemy? Finalnie, jak widać w nocy, po kilkunastu godzinach ruszyliśmy dalej, ale w sumie to było takie ostatnie dramatyczne przeżycie i od tego momentu droga przez Kolumbię to już w ogóle był luksus. Ktoś złośliwy mógłby podsumować ten wyjazd, że jest to niezrozumiała, perwersyjna przyjemność z tego, żeby się zamęczać właśnie taką długą, nużącą, męczącą podróżą. Tak naprawdę nie wiadomo po co. No chyba tylko po to, żeby przejechać te kilometry i pochwalić się, że było się nawet przez chwilę przejazdem w jakimś kraju. Oczywiście mogą to być słuszne zarzuty, ale znam tą grupę i byłem na paru wyprawach i wiem, że jeżeli nie ma presji czasu, jeśli nie ma wyzwania, to robimy się po prostu nieznośni, leniwi, ale tak poważnie to chłopaki doskonale rozumieją, że właśnie taka droga w nieznane, taka presja czasu powoduje, że z takich wypraw wracamy z takimi wspomnieniami, których nie da się wykupić w biurze podróży. Samochody nie wracają do Polski, bo zostały przetransportowane do Panamy, gdzie mam nadzieję już za kilka miesięcy odbierzemy je znowu, żeby przeżyć kolejną przygodę, tym razem w północnej Ameryce, która też jest do przejechania. Więc na koniec jeszcze podziękuję po pierwsze chłopakom za to, że jak zwykle się mną opiekowali. Obiecuję, że następnym razem, kiedy będę wymiotował w samochodzie, postaram się lepiej trafiać do miski, a podsumowanie wyprawy najlepiej odda piosenka, która ekipie bardzo się spodobała i myślę, że traktują to jako taki podróżniczy hymn ekipy Driven Far. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie wiary miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca.
ich marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.